Cześć kochani, z tej strony Paula, witam Was bardzo serdecznie na polach książkowych oraz w akcji mojej czytelniczej, czyli Fabry Diary, polegającej na tym, że czytam książki co dwa dni i co dwa dni, albo ich częściej, wstawiam dla Was recenzje książek, które przeczytałam. Dzisiaj na tapet bierzemy książkę Yellow Face Rebeki Kwang. Nie jest to książka, która porwała mnie opisem swojej fabuły, ale po prostu tym, że bardzo lubię to, jak autorka pisze. Może nie zawsze zgrywają mi się do końca jej fabuły, jej treści, które rozwija i ich zakończenia, ale uwielbiam jej warsztat, uwielbiam to, jak ona się przykłada i jak czuć w tych książkach jej miłość i pasję do pisarstwa. Więc zacznijmy sobie od fabuły. Mamy Juniper, która bardzo chciałaby być uznaną pisarką, ale niestety jej debiut się nie powiódł. Ona w ogóle jest absolwentką Yale, więc ma ogromne wyobrażenie odnośnie swojej kariery pisarskiej. Ma bardzo dużo takiego w sobie zaparcia i determinacji, żeby być u szczytu sławy. Jednak gdzieś tam to, co ona napisała, nie przyjęło się z dobrym odbiorem. Ogólnie książka była słabo wypromowana, więc też ona dużo jakby straciła z tego na samej promocji. I strasznie zazdrości swojej przyjaciółce Atenie, której debiut odbił się ogromnym uznaniem wśród krytyków, wśród czytelników, odbiorców. Atena ma wszystko. Atena ma bardzo dużo pieniędzy za to, co pisze. Jej Netflix chce zekranizować jej powieść. Ma apartament w najbogatszej dzielnicy i w tym właśnie momencie poznajemy te dwie dziewczyny. Właśnie kiedy Atena chce świętować podpisanie praw wydawniczych dla Netflixa, praw do utworzenia serialu. Niestety podczas ich świętowania zdarza się pewien wypadek, który obraca życie Juniper na zupełnie innym kierunku. Dostaje ona szansę, z której nie umie wprost nie skorzystać. Od razu Wam tutaj zaznaczę, że moja tutaj recenzja może zawierać spoilery, ale zobaczymy, jak mnie ta wypowiedź poniesie. Na razie, jeżeli chodzi o konstrukcję książki, jest to prosta książka, dosyć niedługa. Jeżeli chodzi o audiobook, to czytana przez znakomitą Magdalenę Kumorek. Uwielbiam, jak ona czyta książki. I mniej więcej ten audiobook ma niecałe 12 godzin. Wszystkie rozdziały są tylko i wyłącznie z perspektywy Juniper, ale budowa tej książki, jeżeli chodzi o fabułę, jest fenomenalna. Uwielbiam, jak Rebeka Kwang się do tego zebrała. Tu już tak trochę ku dobrym stronom tej książki przechodzę, tak wiecie, połączę sobie te dwie sprawy, dlatego że sama fabuła ma budowę coś w stylu Incepcji. Mamy taką książkę w książce, w której się pojawia jeszcze inna książka, kontrksiążka. W ogóle, w sensie, i wszystko traktuje o tym samym. Też czytałam, że książka ta powstała na motywach z życia Rebeki Kwang. Mamy tutaj świat wydawniczy od strony autora, od tego, jak to wszystko wygląda, jak przyjmują to wydawcy, czytelnicy, jakieś, wiecie, oceny na Goodreadsie, Twitter i tak dalej. To wszystko to, jak co się kręci wokół premiery i wokół wydawania książek, ale w takim zapisie bardziej fabularnym. I chciałabym Wam powiedzieć, że no, ta książka jest naprawdę fenomenalna. Uwielbiam to, jak jest napisana. Naprawdę, to co już powiedziałam wcześniej, widać w niej ogromne serce autorki, to jak ona się przykłada do tego, do tych wszystkich rozmów, do przemyśleń, do działań, do tego właśnie jak to wszystko się ze sobą tam łączy i się ze sobą zwija. No ciężko mi to jest wyrazić słowami. Jednocześnie mamy tutaj Rebekę Kwang, która jest obecna w swoich fantastycznych książkach, a jednocześnie nie ma tam fantastyki, nie ma tam tych elementów, które właśnie bohaterka zawsze wyraża, używa w swoich książkach, dlatego że jest to zwykle osadzone w realnym świecie,
ale mamy elementy magiczne. W wieży Babel były to pewnego rodzaju sztabki, które się przelewało w pewnego, przekładało w pewnego rodzaju zaklęcia. W Wojnie Makowej też mieliśmy po prostu zwykłą wojnę w Chinach, osadzoną tam w którymś wieku, ale właśnie dobudowaną o jakieś tam przemiany głównej bohaterki w stronę fantastyki. A tutaj mamy czystą prozę bez żadnych takich dodatków. Jednak przejdźmy sobie do elementu, który mi, no może nie to, że się nie podobał, ale mam co do niego pewne zastrzeżenia i w sumie nie wiem za bardzo, o co w nim chodzi. W sensie jestem taka, czy jest tak, nie mogę jakby tutaj określić równoznacznie, o co chodzi, dlatego że autorka ma w zwyczaju pisać bardzo dużo o kulturze chińskiej. W wieży Babel to w ogóle była taka, to już wręcz troszeczkę taka, takie nachalne wciskanie dla czytelnika tego, jak były traktowane mniejszości narodowe, i tak samo właśnie jest tutaj w Yellow Face. Właśnie jest tutaj o wykluczeniach narodowości chińskiej w Ameryce. I mam takie, wysnuwam pewne wnioski, że Rebecca Kuang, ona pisze te książki nie tyle, co dla samej fabuły, która jest wspaniała, uwielbiam, kocham, ale o tyle, żeby cały czas sobie szuka sposobu, jak przedstawić tę chińską narodowość w oczach innych ludzi, w oczach białych po prostu. Dlatego, że właśnie no, Yellow Face, sama nazwa mówi Yellow Face, tak? Że człowiek biały nie może wejść w skórę człowieka żółtego, czarnego, jakiegokolwiek. Właśnie mamy też Black Face, który też w sumie się w Polsce odbija, bo nie wiem, czy kojarzycie ten program, Twoja twarz brzmi znajomo, to tam też jest krytykowane za to, że osoby się przebierają za czarnoskórych wokalistów, wykonawców. I tak samo właśnie no, chodzi mi o wyjaśnienie samego słowa Yellow Face. Właśnie to w takim aspekcie tutaj wygląda, dlatego że Juniper pisze książkę o właśnie kulturze, o historii Chin w czasach I wojny światowej. I to się bardzo nie podoba ludziom tej narodowości. Wręcz jej nazwisko też jest, jej pseudonim artystyczny jest też tak kreowany, żeby ludzie myśleli, że ona jest Chinką i tak dalej, a ona w ogóle z Chinami nic nie ma wspólnego. I pomimo tego, że książka mnie dosłownie zachwycała przez pierwsze 40 parę procent, miałam takie wow, gdzie to się potoczy, gdzie w ogóle to będzie, ale końcówka okazała się dążyć właśnie do tego samego, co było w Babel, czyli do tego, co powiedziałam Wam wcześniej. Cała ta książka, ta historia jest tłem dla tego, co ma wyrazić ta końcówka. I też chciałabym tutaj zaznaczyć, że właśnie o tę moją rozterkę, czy mi jakby co ja o tym myślę, to tutaj nie wiem, czy Rebecca Kuang chciała pokazać, że biali wykorzystują mniejszości, żeby po prostu jakoś się wybić czy coś zrobić. I że na przykład wydawcy mówią, że a mamy już jedną osobę narodowości chińskiej, jednego autora, także już nie potrzebujemy więcej i tak dalej. I właśnie czy to biali ci są źli, czy źli są Chińczycy, którzy, u których widać taką nienawiść i takie wiecie, ty nie możesz opowiadać mojej historii, bo ciebie tam nie było, ty jesteś biała, ty nie jesteś Chinką, więc jakim cudem opowiadasz naszą historię? Są też oni w pewien sposób agresywni, chamscy i tak dalej. I tak wiecie, koło się toczy. Być może po prostu Rebecca Kuang tutaj miała w zamiarze pokazać zestawienie tych dwóch światów, że ani to nie jest dobre i właściwe, że gdzieś tutaj jakby nie ma nic białego, nie ma nic czarnego, wszystko jest w szarej strefie. Nie wiem, bardzo dużo można tutaj interpretować, więc naprawdę lektura jest ciekawa dosyć. Nie podobał mi się też wątek polityczny tutaj. Tam było takie pewne zdanie, które brzmiało mniej więcej w ten sposób, że kobieta lewicowa wyglądała tak, jakby ją jakiś prawicowiec określił, czyli że miała krótkie fioletowe włosy i tak dalej, wiecie, taki stereotypowy wygląd właśnie takich osób. I takie znowu wskazywanie, ty jesteś zły, ty jesteś spoko, ty jesteś coś tam. I to było takie między wierszami, bo to nie było jakby, nie wychodziło z
ust, powiedzmy, tej głównej bohaterki, bo cały czas mamy narrację pierwszoosobową, tylko to było widać, że to są jakby opisy danych sytuacji, to nie było to, o czym myśli ta bohaterka, tylko po prostu mam wrażenie, że to, co myśli Rebecca Kuang. Były też jakieś wtrącenia, w sensie czy Trump, czy Biden i tak dalej. I nie chciałabym tego czytać w książce, rozumiecie, w sensie są inne media przekazu, jeżeli chodzi o politykę. Po prostu nie podobało mi się to, że to w ogóle jest w książce. Wiecie, nie podobał mi się tutaj taki lincz, że jeżeli jakaś osoba prawicowa by czytała tę książkę, to by od razu miała, że dlaczego obrażasz wszystkich? No nie? Na takiej zasadzie? A osoba nieprawicowa pomyśli, o super, dopiec im. A ja uważam, że każdy może mieć różne poglądy i być spoko człowiekiem, o ile się nie przesadza po prostu i się uda to wszystko wypośrodkować. Więc tak czułam się trochę, że Rebecca, dlaczego ty o tym w ogóle wspominasz, dlaczego ty o tym piszesz? To było po prostu zbędne w tej książce, bez tego ta książka by wyglądała identycznie, aby pozostawiła po sobie troszeczkę mniej niesmaku. No i przejdźmy sobie do podsumowania tego, jak ja odebrałam tę powieść ogólnie. Uważam i czy wam ją polecam przede wszystkim. Uważam, że ona jest naprawdę warta przeczytania. Przez to, co ja powiedziałam, przez te wady, można przebrnąć, przymknąć oko, tym bardziej, że jeżeli na przykład wiecie, że to tam będzie, no to tym bardziej po prostu wrzucić dystans, wrzucić na luz i się skupić na fabule, na tym, jak ona jest napisana, jak ona jest to wszystko wpleciona, jaka tam jest właśnie zrobiona niesamowita incepcja i że my tak naprawdę nie wiemy, w którym kierunku pójdzie Jun, czy ona pójdzie w stronę taką bardziej moralną, czy będzie brnęła w to. Uważam, że ona jest tak ludzka w swoim zachowaniu i dokonuje takich wyborów, takich przemyśleń, z którymi myślę, że nieraz każdy z nas się spotykał, znaczy się borykał z takimi problemami, może nie w kontekście wydawniczym, ale po prostu takim życiowym. Chodzi tutaj, wiecie, o kłamstwo, czy się przyznać, czy jeżeli już w to wystarczająco daleko zabrnęliśmy, a wiemy, że nas spotka fala hejtu z tym, że się przyznamy do czegoś i wiemy, jaka okropna jest nas rzeczywistość po tym spotka, no to właśnie, czy my będziemy w stanie się przyznać do tego, że zrobiliśmy źle. No tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne takie zagadnienia podejmuje autorka i za to tę książkę uwielbiam. Pomysł, konstrukcja, to jakie właśnie fragmenty gdzieś tam powieści znajdujemy w środku, które Juniper chce wydawać, no to też to trzeba wymyśleć, to trzeba jakby wiedzieć, co będzie chwytliwe, co może być bestsellerem i tak dalej. Więc no uważam, że książka jest godna podziwu. I wszystkie jakieś tam drobne rzeczy, na przykład których oczekiwała właśnie Juniper w związku z wydawaniem swojej książki, to ja też wiem, że Rebecca też na nie oczekiwała, dlatego że ona, tam była wzmianka, że jedzie schodami w metrze i widzi wielki plakat swojej książki i ja wiem, że tak samo właśnie Yellow Face był promowany, więc to tak się czyta w ogóle mega, mega fajnie. Cóż mogę więcej zrobić, niż jeszcze raz zachęcić was do przeczytania Yellow Face. Myślę, że Rebecca Kuang jeszcze nie raz nas czymś zaskoczy, tylko ja bym właśnie wolała, żeby nas zaskoczyła troszeczkę inną tematyką, innym tłem, po które sięga. Rozumiem, że to jest jej bliski temat i że ona chce zwrócić na to uwagę, ale uważam, że te dwie, trzy książki w zasadzie licząc Wojnę Makową, ale tam raczej... Tam wszyscy byli Chińczykami, więc tutaj ciężko, ale to starczy. Przejdźmy sobie po prostu do innych tematów i ja z chęcią naprawdę sięgnę po jej warsztat, bo jest niesamowity. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie znać, czy czytaliście Yellow Face, czy macie zamiar i ogólnie jak odbieracie takie tematy w książkach, czy wam się podobają, czy nie, czy raczej unikacie. Więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję i do zobaczenia. Hej!